Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Skoro widzicie mnie przed ladą kramu, możecie być pewni, że nadszedł czas na krakowiaka. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny kurs z cyklu Kultura Ludowa w sieci. Przed nami krótka historia krakowiaka, krakowskie stroje ludowe, nauka tańca. Przypominamy, że po każdym kursie możecie otrzymać wyjątkowy certyfikat. Wystarczy przesłać dzisiejsze hasło na adres kulturaludowawsieci@warcak.pl. Hasło otrzymacie ze słów kluczy, które pojawią się w trakcie dzisiejszego kursu. Krakowiak to najstarszy polski taniec narodowy. Znany już na dworze króla Władysława Jagiełły w końcu XIV wieku, zyskał ogromną popularność wśród polskiej szlachty, stając się tańcem o charakterze wojennym, tańczonym często przez samych mężczyzn. Jest dynamiczny, skoczny, pełen przytupów i zakrzesań. Pierwotną formą kroku w krakowiaku był podobno cwał, naśladujący odgłosy pędzącego konia. Melodie krakowiaków dzięki rytmice i buńczuczności sprzyjały układaniu do nich tekstów patriotycznych. W czasach zaborów podkreślano w nich umiłowanie ojczyzny, wolności i gotowości do obrony kraju. Najbardziej charakterystycznym nakryciem głowy wśród krakowiaków zachodnich była czerwona rogatywka. Kawalerowie ozdabiali swoje czapki pękiem pawich piór. Męską koszulę z białego lnu ozdabiano skromnym białym haftem. Pod szyją widniała czerwona wstążeczka. Kaftanem określano długą kamizelkę bez rękawów ozdobioną haftami i aplikacjami. Kaftany dekorowano rzędami guziczków, doszywano także amarantowe i czerwone chwosty. W ten sam sposób zdobiło się również klapki kieszeni czy kołnierze. Ubiór kobiet zależał od stanu cywilnego oraz pory roku. Młode dziewczęta zdobiły głowy wiankami z kolorowych kwiatów. Mężatki zakrywały głowę chustami czepcowymi. Rogi chustki zdobił najczęściej motyw kwiatowy. Koszule szyto z bawełnianego płótna i dekorowano haftem. Kobiety nosiły gorsety z czarnego sukna, w talii doszywało się duże, zachodzące na siebie kaletki. Gorsety zdobiono czerwonymi guziczkami, koralikami, cekinami, tasiemkami, wstążeczkami i chwościkami, by były kolorowe i błyszczące. Spódnice krakowskie były zielone, niebieskie, czerwone albo białe. Zawsze długie do kostek i szerokie. Zapaski dziewcząt były z tiulu ozdobione białymi haftami. Zapaski mężatek natomiast z białego płótna, także haftowane białymi nićmi. Najważniejszą ozdobą krakowskiego stroju były czerwone korale. Muzyka krakowiaka jest żywa, wesoła, wywodzi się z pieśni. Tempo żywe ze skłonnością do narastania w momentach zwiększenia się dynamiki tańca. Krakowiak jest jedynym tańcem narodowym w metrum, dwie czwarte i rytmie opartym na charakterystycznej formie synkopowej. Synkopa, mówiąc najprościej, to przesunięcie akcentu z mocnej części taktu na słabą. Przedstawię to na przykładzie czterech taktów muzycznie. W pierwszym wykonaniu synkopy nie będę stosował, natomiast pojawi się ona za drugim razem. Tu nie było synkopy, teraz będzie.
podstawowy krok taneczny stosuje się krok dosuwany, zwany cwałem. Pokażę i wyliczę. Krok podstawowy cwał wylicza się w jednym takcie. Raz i dwa i. Pokażę muzycznie. Zagadkę. Jak nazywają się przymocowane kółeczka do pasa krakowskiego? Jak sami widzicie, folklor może dostarczyć sporo radości. Mam nadzieję, że Krakowiak naładował Was pozytywną energią. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny kurs. Za tydzień zabiorę Was do regionu kujawskiego.